Reprezentacja Polski już we Wrocławiu. Przed hotelem piłkarzy witało prawie 500 kibiców. Dziś w Doniecku mecz Francja-Ukraina we wrocławskiej strefie kibica. Ten mecz będzie oglądać silna grupa francuskich kibiców. Kibic głodny, kibic zły. Warto pamiętać o tym przed sobotnim meczem i już dziś zaplanować menu. Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na informacje. Zaczynamy od decydującego sobotniego meczu Polska-Czechy. Meczu o wszystko dla obu drużyn. Przy czym, aby wyjść z grupy i awansować do ćwierćfinału, Polska musi wygrać. Czechom wystarczy remis. Nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu przed hotelem, gdzie zatrzymał się zespół. Piłkarzy witało prawie 500 kibiców. 500 kibiców witało polskich piłkarzy przed hotelem Park Plaza. Po dwóch meczach w Warszawie Polska zagra we Wrocławiu. Kibice wierzą, że będzie dobrze, choć zdenerwowania nie kryją. Mam nadzieję, jestem strasznie zestresowana. Bardzo przeżywam każdy mecz i na pewno ten też będę bardzo mocno przeżywać. W końcu to jest już bardzo mocna walka i rzeczywiście walczymy o wszystko. Jesteśmy z naszą drużyną, mamy nadzieję, że Polacy podejdą do tego tak jak do meczu z Rosją, że będą spokojni. Nie było widać stresu na ich twarzach. Mecz z Rosją pokazał, że potrafimy dobrze grać ze wszystkim i Czechów na pewno się nie boimy. Reprezentacja Polski jeszcze wieczorem odbędzie oficjalny trening na stadionie we Wrocławiu. Kibice mecz Polski z Czechami rozgrywają już teraz. Jestem sercem za Polakami. Chciałbym, żeby wygrali. Ale mam złe przeczucie. Będzie dosyć trudno w pierwszej połowie, ale druga połowa myślę, że będzie już decydująca dla nas. Moim zdaniem powinien grać Tytoń, ponieważ pokazał klasę w meczu z Rosją, a niestety Szczęsny za tą czerwoną kartkę troszkę stracił w moich oczach. I choć w południe autografów zdobyć się nie udało. Szczególnie Szczęsnego, Lewandowskiego i Błaszczykowskiego. Kibice zapowiadali, że na piłkarzy jeszcze zaczekają. Czekamy na piłkarzy cały czas, aż do nas wyjdą, bo tylko na to właściwie. Niektórzy specjalnie przyjechali z innych miast po autografy, żeby dostać autografy piłkarzy. No i niestety jeszcze do nas nie wyszli. Cały czas mamy nadzieję, cały czas wierzymy i tak samo, że wygramy z Czechami, awansujemy do ćwierćfinału i te mistrzostwa będą nasze. Mecz Polska-Czechy na żywo na stadionie we Wrocławiu obejrzy komplet 43 tysięcy widzów, 10 tysięcy Czechów i prawie 30 tysięcy Polaków. Długa jest lista polskich i zagranicznych gości, którzy to spotkanie obejrzą z sektora L3, przygotowanego dla VIP-ów. Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus z małżonką, wicepremier Rumunii Bela Marko, premier Rzeczpospolitej Polskiej pan Donald Tusk z małżonką, pan Lech Wałęsa, były prezydent naszego kraju, także były prezydent Aleksander Kwaśniewski, książę Monako Albert. W sobotę wszystkie oczy będą skierowane na Wrocław. Dla Wrocławia mecz Polska-Czechy to pożegnanie z Mistrzostwami Europy. Polscy piłkarze z turniejem żegnać się wcale nie muszą. We Wrocławiu trwają przygotowania do sobotniego meczu. Powiększona jest m.in. strefa kibica w Rynku, gdzie mecz obejrzy nawet 35 tysięcy osób. Nie na czterech, a na pięciu telebimach. Mecz o wszystko Polska-Czechy kibice w strefie zobaczą także przy ulicy Świdnickiej. Jest super, naprawdę mistrzostwa. Jestem dumny w ogóle, że we Wrocławiu i w Polsce są, bo coś niesamowitego. Nie wiem, czy taką imprezę kiedyś będziemy mieli. Sobotni mecz Polski w strefie na Rynku może obejrzeć nawet 35 tysięcy osób. To 5 tysięcy więcej niż do tej pory. Więcej będzie także pracowników ochrony. Na każdych 100 dodatkowych gości musi być przewidziany jeden ochroniarz. 7 tysięcy kibiców pomieści strefa przy ulicy Lotniczej, 10 tysięcy przy hali Stulecia. Jeśli strefy będą już pełne, kibice zobaczą mecz na dodatkowych, nieco mniejszych telebimach. W Rynku w części nieobjętej strefą i na placu przed kościołem Marii Magdaleny. Jest to rozwiązanie rezerwowe. Głównym miejscem spotkania ma być strefa kibica, bo takie było od początku założenie. Nie możemy jednak nie brać pod uwagę, że jej pojemność może się wyczerpać. Mecz Polska-Czechy we wszystkich trzech oficjalnych strefach kibica może obejrzeć ponad 50 tysięcy osób. Większego wspólnego oglądania meczów piłki nożnej we Wrocławiu jeszcze nie było. W sobotę dla polskiej reprezentacji mecz o wszystko, tymczasem dziś w Doniecku Francja zagra z Ukrainą. Jeżeli współgospodarze Euro wygrają to spotkanie, awans do ćwierćfinału mają pewny. We wrocławskiej strefie kibica ten mecz będzie oglądać silna grupa francuskich kibiców. Z
zanim Wrocław zamieni się w biało-czerwoną stolicę futbolu, w mieście rządzą kibice z Francji. Dziś ich drużyna zmierzy się z Ukrainą. Humory dopisują, a doping przykuwa uwagę przechodniów. We Wrocławiu 8-osobowa grupa z Francji jest od czwartku. Miasto zrobiło na nich ogromne wrażenie. Good organization, I think. Dobra organizacja, przyjaźni ludzie. Zrobiliśmy już świetną imprezę z Polakami, Niemcami i Irlandczykami. W ogóle nie widać chuliganów. Jest dobrze. Wrocław, kocham to miasto. Jest idealne, bardzo piękne, a ludzie niezwykle przyjaźni. Ekipa z Francji nie jest we Wrocławiu przypadkiem. Przyjazd do Polski zaplanowali 2 lata temu wraz z Kasią, wrocławianką z Paryża. Miałam 5 lat, jak wyjechałam i wracam raz w roku do Polski i się czuję chyba bardziej Polką niż francuską. Damien Perkis i Ludowik Obraniak. Tych piłkarzy Francuzom nie trzeba przedstawiać. Są Polakami, mają też obywatelstwo francuskie. Ale to ich w kadrze Franciszka Smudy najbardziej zazdroszczą nam Francuzi. To są dobrzy gracze i cieszę się, że macie ich w swojej drużynie. Wiem, że to nie jest łatwe i wielu ludzi jest złych na Perkisa, że w pierwszym spotkaniu zagrał słabo. Ale to jest bardzo dobry piłkarz i zobaczycie, że zrobi jeszcze dużo dobrego na boisku. To są bardzo dobrzy gracze i macie świetną drużynę. Myślę, że dojdziecie do półfinałów. A kiedy po Euro pozostaną już tylko wspomnienia, kibice z Francji planują je sobie odświeżać, odwiedzając Polskę częściej. 10 tysięcy na stadionie, 30 tysięcy w strefach kibica. Czesi zapowiadają prawdziwy desant na Wrocław na sobotni mecz z Polską, ale nie nocują we Wrocławiu. Zaraz po meczach wracają do domów. Miało ich być nawet 12 tysięcy. Mieli nadjechać od południa drogą krajową numer 8 od strony Kłodzka i Kudowy. Tu na 30 hektarach pod Cieszycami czescy kibice mieli mieć bazę noclegową. W czwartkowy poranek na kempingu było tylko 3 kibiców z Brna. Jeden spał w samochodzie, 2 powoli budziło się do życia po zimnej nocy. Przyjechaliśmy w niedzielę, było 5 namiotów i 20 Czechów. Teraz jesteśmy sami. Na niską frekwencję narzekają także inne kempingi we Wrocławiu. W przypadku Czechów sprawdził się najgorszy scenariusz. Jednak Czesi mają blisko i dużo Czechów pojechało do domu. Wystarczyło usiąść tutaj przy 8, jak jesteśmy po meczu i zobaczyć, jak kawalkada samochodów wraca. Tego, że Czesi przyjadą do Wrocławia w sobotę, Martin i Wladimir są pewni, tak jak awansu swojej drużyny do ćwierćfinałów. W Polsce słuchają czeskiego radia i twierdzą, że w meczu może nie zagrać ich jeden z najlepszych zawodników, Tomasz Rosicki. Czesi to postąpią. Czesi wygrają 2-0. Jedno jest pewne, kto wygra, ten będzie grał dalej. Czeskich kibiców na stadionie będzie 10 tysięcy, w strefach kibica może nawet 30 tysięcy. Czesi trochę się obawiają polskich pseudokibiców. Czesi są zachwyceni Wrocławiem, są zachwyceni organizacją we Wrocławiu. Trochę, jak słyszeliśmy, się obawiają, bo teraz będzie mecz o wszystko Polska-Czechy, obawiają się trochę naszych kibiców, ale myślę, że nasze służby staną na wysokości zadania. Gdy Czesi w sobotę pojadą do Wrocławia kibicować swojej drużynie, tu na kempingu pod Cieszycami w gminie Kobierzyce zorganizowany zostanie rodzinny piknik, a mecz Polska-Czechy będzie można obejrzeć na telebimach. Kuchnia polska podbija serca kibiców. Czesi, Rosjanie i Grecy we Wrocławiu rozsmakowali się w typowo polskich potrawach. Nie grecka musaka czy czeskie knedliczki, ale typowo polskie dania królują na stołach kibiców. Kucharze z wrocławskich restauracji dwoją się i troją, aby ugościć fanów futbolu. Był bardzo duży ruch tutaj podczas meczu. Rzeczywiście, jak zaczęliśmy pracę o godzinie gdzieś tak w rannych godzinach, skończyliśmy w późnych godzinach nocnych, jak oni wszyscy wrócili ze stadionu, no to tutaj się dopiero zaczął ruch. A wtedy na stołach kibiców z Polski, Czech i Rosji lądowały golonki z kapustą, z raziki z kluseczkami i steki. Te propozycje z menu były hitami. Smakowe wrażenia kibiców bezcenne. Pierogi a klobasy. Smakowało? Smakowało wybornie. Dobre, dobre jedzenie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Po dobrym posiłku równie dobra zabawa. Wrocławscy kelnerzy widzieli w swojej pracy wiele, ale międzynarodowe tańce w ogródkach restauracji po raz pierwszy w życiu. Zaczęli się dobrze bawić, tańczyć na ogródku. Jeden pan stwierdził, że sam tego nie będzie robił. Podszedł do gości obok, z drugiego ogródka, wziął dziewczyny i zaczął z nimi tańczyć. Jak dziewczyny przestały się bawić, to złapał jakiegoś Polaka i zaczęli tańczyć kankana. Po sobotnim zwycięstwie Polski nastroje mogą być podobne. Żeby nakarmić kibica, nawet w domowych warunkach, potrzeba niewiele.
kibic głodny, kibic zły, więc myślę, że jakieś takie drobne przekąski typu kanapki, może jakieś skrzydełka upieczone. Głód piłkarskich emocji i polskich potraw z pewnością zostanie zaspokojony w sobotę o 20:45. Od 2 tygodni mieszka u nas reprezentacja Czech, ale są też tacy, którzy przyjechali i nie zamierzają wyjechać po Euro. Tomasz i Martin z Brna we Wrocławiu chcą serwować swoje knedliczki. Ten szyld może sugerować, że jesteśmy w Czechach, jednak nic bardziej mylnego. Martin i Tomasz z Brna jesienią postanowili odwiedzić Wrocław. Zostali na stałe i od marca serwują w mieście prawdziwe czeskie knedliczki. Już mamy i prawidelne hosty, stałe hosty. Mamy już swoich stałych klientów, którzy parkują i szybko biorą na wynos nasze knedliczki. Dzieci też bardzo je lubią i przepadają za tymi na słodko. Urzędy super, jo. W urzędach nie mieliśmy żadnych problemów. Pomagali nam wszyscy, chociaż mieliśmy barierę językową. Potrafiliśmy tylko powiedzieć dzień dobry, proszę, nieco po angielsku, po czesku i wszystko się udało. Sekretu czeskich knedliczków nie chcą zdradzić, jednak gwarantują, że są pyszne, a klienci trzymają kciuki za ten typowy czeski przysmak we Wrocławiu. Jesteśmy blisko granicy, więc myślę, że powinniśmy się bardziej poznać. W końcu mieszkamy po sąsiedzku, więc myślę, że jak najbardziej. Jest to dobra inicjatywa i mam nadzieję, że chłopakom się będzie dobrze interes kręcił. Wystarczy wejść do lokalu, żeby wiedzieć, że Martin i Tomasz to też zapaleni kibice. Chociaż pokochali Wrocław, to w sobotę sercem będą z Czechami. Czeskiemu teamu, ale... Kibicujemy czeskiej reprezentacji, ale oczywiście wygra lepszy. Jeśli Polska, to będziemy się cieszyć razem z wami. Wierzymy, że nasi Czesi jako wygrają. Wierzymy, że Czesi wygrają albo chociaż zremisują i awansują do ćwierćfinału. Ale jeśli nie, to będziemy gratulować wam zwycięstwa. Może teraz obowiązywać będzie nowe przysłowie. Polak Czech, dwa bratanki. Przynajmniej do soboty. A teraz wielka mobilizacja służb bezpieczeństwa przed sobotnim meczem we Wrocławiu. W gotowości bojowej prawie 4000 policjantów, ale jak mówią funkcjonariusze, będzie spokojnie i bezpiecznie. O bezpieczeństwo podczas sobotniego meczu Polska-Czechy zadba 3700 policjantów, w tym także czescy stróże prawa. Do tej pory w 2 spotkaniach Euro rozgrywanych na stadionie na Maślicach porządku pilnowało około 1500 funkcjonariuszy policji. Tym razem do Wrocławia może przyjechać nawet do 100 tysięcy kibiców z Polski i Czech. Stąd zwiększenie liczby policjantów. Będziemy w każdych newralgicznych miejscach. Będziemy na dworcu kolejowym, na lotnisku, na trasach dojazdowych, na trasach dojścia do stadionu. Tutaj będą przede wszystkim policjanci, tu będą dbali o bezpieczeństwo, będą również informować kibiców, w jaki sposób się można bezpiecznie poruszać do stadionu czy też do strefy kibica. Zwiększenie sił policyjnych ma też związek z zapowiadanym przyjazdem VIP-ów na sobotni mecz. Mają być między innymi prezydenci Polski i Czech. Policjanci pionu ruchu drogowego będą pilotażować tego typu kolumny. To nie tylko reprezentacje, które będą znajdować się w naszym mieście, ale również te osoby, głowy państw, które przyjadą. I tutaj również trzeba zapewnić tym osobom bezpieczeństwo, przepilotażować z hotelów na przykład do stadionu. Musi to odbywać się w sposób profesjonalny, bezpieczny przede wszystkim dla tych osób. Dlatego tutaj również zabezpieczamy tego typu wizyty w naszym mieście. Mimo tak dużej liczby kibiców, jaka zjawi się we Wrocławiu, policja unika określenia, że sobotni mecz będzie spotkaniem o podwyższonym stopniu ryzyka. Jednym z argumentów jest to, że Polacy i Czesi raczej się lubią i nie są wobec siebie agresywni. Dodatkowo, do tej pory poza drobnymi incydentami nic złego w stolicy Dolnego Śląska się nie działo. 400 śpiewaków i tancerzy, wszystko na olbrzymiej plenerowej scenie. Tak zapowiada się super widowisko opery wrocławskiej, premiera już za 3 godziny. Przestrzenna scena na wrocławskim stadionie olimpijskim już gotowa. Ostatnia próba odbyła się wczoraj. Dziś wieczorem premiera. Będzie to superprodukcja opery wrocławskiej Bal Maskowy Giuseppe Verdiego. Bal Maskowy jest takim specjalnym tytułem. To nie tylko przepiękna opera, ale w treści tej opery trzeci akt to właśnie bal maskowy, podczas którego zostaje popełnione morderstwo. Z okazji spektaklu dziś ulicami Wrocławia przeszedł korowód masek. Na jego czele szła dyrektor opery Ewa Michnik. Uczestnicy byli wyposażeni w takie maski przygotowane przez młodzież z dolnośląskich szkół. Wraz z Caritasem robimy i aukcje, i sprzedajemy te maski po to, żeby około 250 dzieci w 2013 roku mogło wyjechać na 3-tygodniowe piękne wakacje nad morze.
Premiera balu maskowego na wrocławskim Stadionie Olimpijskim rozpocznie się dziś o godzinie 21. Kolejny spektakl odbędzie się w niedzielę. Każdy z nich może obejrzeć nawet 9 tysięcy widzów. Na zakończenie zaproszenie na telewizyjne wydanie Loży Szyderców. Już po raz siódmy Loża Szyderców zagości w najbliższy weekend na antenie telewizji dolnośląskiej. Jak deklarują gospodarze programu, ciekawych tematów nie zabraknie, choć nie ukrywają, że dominującym będzie oczywiście Euro 2012. Żyjemy tym, proszę bardzo, Euro 2012. Będzie o tyle fajnie, że to będzie dzień meczu, zdaje się, z Czechami. Tak więc naprawdę emocje zapowiadamy i nie tylko sportowe, ale słowne, jak zawsze, z Tomkiem Sikorą. A wszystko oczywiście z dużym przymrużeniem oka i okraszone sporą dawką dobrego humoru. Najnowsze telewizyjne wydanie Loży Szyderców będzie można zobaczyć w sobotę o godzinie 9.30 i niedzielę o 14.15. A my w ten sposób kończymy informacje kolejne. W sobotni poranek o godzinie 9.00 zapraszam. Do zobaczenia.